Dzień dobry, cześć, siemano wszystkim. Jestem w domu i nagrywam, i razem ze mną nagrywa ktoś, kto nie jest w domu u mnie, ale jest w swoim ale domu. Jest w swoim domu. Czyli Purposz i Trackmania. Będę go objeżdżał standardowo, bo to wiadomo, nie? To nie tak, że wygrałem poprzednią rundę. No, ale w końcu mamy nowe mapy na Honposzu. W końcu coś się dzieje. Tak, tak. I ogólnie nie wiem, czy zwróciłeś uwagę, że to jeździliśmy na live'ie i to jest to dzikie, co nikt nie wie, jak to przejechać. Najlepsze jest to, że za pierwszym razem przeskoczyłem bardzo ładnie na ten drugi tam ten, tylko że nie wiedziałem potem, co zrobić tam, nie? No to jak żeś to mógł tak spiermandolić, no bo obróciło mnie w sumie tyłem, tam wylądowałem i to tak trochę, to chyba nie tego jest, nie, chyba nie o to chodziło. No nie, czekaj, to w ogóle. Ja nie wiem, jak to przeskoczy. Też nie wiem. Szybko. Jak zwykle kamera niewyraźnie, zaraz Arkan przyjdzie do mnie i się przypierdzieli, no. Nie wiem, nie mogę coś z tej kamery ostatnio ogarnąć. Strasznie się lubi rozmazywać i... A tak ją chwalił, jak tu przyjechał, no. No bo jest fajna, ale... Znaczy się, bo to jest tak, jak na przykład ruszam jej zoomem, to ona się ładnie wyostrzy, nie? Ale jak jej nie ruszam zoomem, to się lubi zgubić i nie może się odnaleźć, szczególnie w tych moich światełkach. To musisz ustawić na stałe. Ogniskową. Myślałem nie. O tym, wiesz, tylko że... Znaczy nie ogniskową, tylko no, ostrość. No w sumie ogniskową, no. No tak. W sumie też. Myślałem o tym, ale kurde, no czasem też mi się zdarza coś do kamery pokazywać, nie? Jakiś brzydki ryj, na przykład język widzą i tak dalej i... A to na live'ach, no ale do nagrania to mógłbyś się ustawić, wiesz. Niby tak. Ja pierdziu, jakbym teraz odpuścił, delikatnie ten przeskoczył to nawet. Ja nie potrafię tego przejechać, za cholerę. Ale dobra, to już nie mój odcinek, ja i tak wpierdzieliłem Flynnowi na każdej możliwej planszy. Ej, ja też, dobra, na jednej mi nie wyszło, na jednej mi tylko nie wyszło Flynna dojechać, ale... on jeszcze, ale patrz, jeszcze jeździ, on dojechał w ogóle, to brzydal, patrz, no. Widzę właśnie i dlatego mnie to wpienia, a my tak trochę jakim się opierdzielamy, cudem? Wiesz? No, jakim cudem on to objechał? Czy to jest to mnie odcinek, nie do Flynna, no halo? Ej, no kurde i... Teraz nie wiem, jak to zrobić. No ja też nie mam pojęcia, jak to zrobić. Chciałoby się chociaż przejechać, nie? No. Gdzieś nie widać jakoś na kamerze, strasznie, że zaspany jestem, ale chyba nie. Bo ja tyle co stałem właściwie, no. Kurna, przeskoczyłem, ale nie w tę stronę mnie wykręciło. No właśnie miałem tym drugim, no bo wylądowałem naprawdę fajnie, z dobrymi prędkościami w ogóle, tylko że tyłem mnie postawiło i no niestety, no... Nie było opcji, bo to chyba to się trzeba... mnie też tyłem był ten. No, bo to chyba się w ogóle trzeba... 80 obrócić... chyba machnąć. No, 270 nawet. No, 70 dokładnie. Tak, żeby ci... No nic, no. Niech Flynn ma... Nawet Kurpik dojechał, no co jest? Ja mówię ci, że coś my tu źle robiliśmy. Chyba tak. Coś jest z nami nie halo. Jakieś były niedokładne instrukcje musiały być. Ktoś nas tu próbuje oszukać. I kto na pieniądze nas próbuje poszukiwać. Na pieniądze poszukiwać, tak, dokładnie. O! O! No, to znam tę mapę, już ją kojarzę. I mam tutaj 112 lokal. O, a ja co ty, jaki tu mam? 119! O ty! To dobrze, to mi się podoba. Przepraszam. Musiałem na szybciutka coś napisać. A spoko. Już nie twój odcinek, to możesz pisać, no. No. Nie, ja wiem. Kurde, nie wiem, jak to robiłem. A to chyba coś odpuszczałem z gazu, coś chyba... No nic, na razie dojadę, byle dojechać, a... No ja próbuję sobie właśnie przy... A, dobra, już wiem co tutaj. Już kojarzę tą planszę. Kurde. To tam jest ważne, żeby nisko wylądować i w miarę przyczepność złapać, nie? No. Szału nie ma. Dupy nie urywa. No, ale przede mną. To już jest źle. Czy no właśnie jest dobrze? No nie. O, jeszcze poprawiłem troszkę. To nie zmuszasz te poprawiania. No i ja cię, no nie mogę cię poprawić, no. Nie podoba mi się. No, mi też. Sam mocno opuściłem.
Przypominam, że, znaczy nie wiem, czy to jest tutaj potrzebne, bo próbuję, coś kombinuję, ale że przypominam, że jak się przytrzyma w powietrzu hamulec, to się szybciej opada, nie? Wiem. Dobra, poprawiłem lokal. O, lokal, uuu, trzecie mnie, no kurde, który masz teraz? 110. Szału nie zrobiłem, jak poprawiłem, ale... O, teraz fajnie wylądowane, może coś z tego będzie. No, 107. Blin, no co za kulfon z niego, kurde. Dobrze, dobrze. Flynn na początku ten, za punkt honoru, żeby mnie objechać, ale widzę, że teraz już, żeby ciebie objechać. Aj, to chyba za wysoko, będzie gorzej. No, o, sekundę gorzej, kurde. Się zastanawiam, czy na trójce to robić, czy na... Na jedynce, no ja to nie, normalnie na jedynce lecę. Ja na trójce jednakowoż. No to nie jest prosta mapa, no. No nie jest, poprawiłem coś tam, ale to jeszcze daleko do ideału. I tutaj jest dobrze też tych przyspieszaczy potem dobrze wyłapać, to też myślę, że robi robotę po wylądowaniu. O, poprawiłem sporo. 666 mam na końcu. No diabeł! Ciężko to no, jest, kurde. Ciężko jest, kurde, tak się skupiam i zupełnie mi to nie wchodzi tak, jakbym sobie życzył, że mi weszło. Trzeba też w miarę nisko to wylecieć i się wylądować tam. Żeby cię za daleko nie rzuciło. 113 rekord, doganiam cię. Aha. Ej, patrz, Flynn nas objechał, no, jo! No, to już, kurde, jo. Dobra, nie, ta zniewaga krwi wymaga. Zaraz to bije po prostu pierwszy lokal rekord w takim razie. No nie jest to taka, o, sobie hopsiu plaszka. No nie jest. O, to było w miarę wylądowane. Ale gorzej. Właśnie to, nie jestem do końca pewien, czy to, że się nisko wychodzi, to jest też dobrze, aż tak. W tym przypadku. Myślę, że tak, byle z jakimś driftem polecieć, nie? Kurde, to było też gorzej, cholerka. Ja tak fajnie wlądowałem. No bo nie tracisz wiesz tyle czasu w powietrzu, jak długo lecisz, nie? Tak mi się wydaje. Teoretycznie tak, a z drugiej strony tam wtedy masz większą prędkość, wiesz, do mety, nie? No niby tak, ale tutaj się stanie te przyspieszacze napędzić, więc tak czy siak jesteś w stanie trochę nadgonić nimi, ja nie? Ja już nie poprawię. I też będę miał ciąg. Ojojoj. I zabrakło przed metą, no. No dobra. Ale to się... musi się teraz hełpić na czacie, co? No, musi mieć na trochę, no. No tak, skapnął się, że... Aha, bo to tak, że odcinek, pisał, że odcinek na piątek dla wspórników. No i może do kulfonicy na kanał, no ale tego nie wiemy. No nie wiecie, tak, że to jest do mnie odcinek teraz. No, a nie dla wspórników. No. Na wspórniku będzie w swoim czasie. Wszystko w swoim czasie. Wszystko ma swoje czas i miejsce no, w przyrodzie. Oczywiście, oczywiście. Czas przeszły, no. Przyszły, teraźniejszy. 151 lokal rekord, to niedobrze. Ja 191 i nie kojarzę tej mapy w ogóle. Ja niestety kojarzę. Że się dużo takich podobnych wiem, że było, ale... Nie, to jest bardzo trudna technicznie. No to nie dla mnie. Czemu teraz nie ma map na fartach, jak ja tu jadę, no? Powinny być mapy fartowne same. No dzięki z tego, że nie słychać rozmów. Aha, to jest ta mapa. Że nie słychać rozmów u mnie za drzwiami, bo się tam ostre rozmowy toczą. No ty może nie słyszysz, ale mój mikrofon to może na nagraniu wyłapywać, jednak... To są minusy kompresora. Cóż tam za ostre dyskusje odchodzą? Boszu ma jakiegoś chyba klienta do naprawiania, jakiejś pierdziawki. Rozumiem. Jakieś 400 chyba Hondy CB bodajże. Chyba 500 była. 400. 700? 70 któryś rocznik. O! No. No ale jeszcze nie... Okej. Okay. No. Podobno w fajnym stanie. Jeszcze nie będę tego oglądać, ale że podobno jak na swój rocznik to stanie bardzo fajnym.
okupił to gość, który długi czas jeździł Japą 350 TS-ką. Czyli, że klasykarz. Tak. A bardziej kierowca. Kierowca sprawuje jazdy kategorii A tylko, także... Aha, rozumiem. No. Takie wtedy były czasy, no. Kurde, ale tak ładnie przejeżdżałem i tak, żem to spiermandolił. To jest do... szczególnie w dzisiejszym moim dniu to jest do zrobienia naprawdę dobrze. No, powiem ci, że mi też to w miarę wchodzi, tylko że... Błędy popełnią jakieś takie proste, nie? Ale czasami to jest... ja nie błędy, tylko na przykład nie chce mi wejść drift. Aha. Bo nie wiem, o dwa na godzinę za wolno jadę. No, jak teraz na przykład. Czasami nie kumam tej gry. Tyle lat w nią jeżdżę już i kurde, czasami po prostu mnie potrafi dalej zaskoczyć, że coś, co teoretycznie, no widzę, że jadę z odpowiednią prędkością i to wchodzi bez problemu, nagle zesrał się, nope. Stoi. No. O, poprawiłem to, a tak sobie myślałem, a to jadę, kurde, bo... A dojadę, nie? Bo traciłem w sumie gdzieś tam w pewnym momencie do poprzedniego czasu pół sekundy ponad, nie? Ale stwierdziłem, że kurde, dojadę. I dojechałem 300 lepiej. Może to nie był jakiś dobry czas. Okej. Okay. 80 lokal rekord. Okej. Okej. A przez dłuższy czas jechałem na pierwszy czas. No ja 132 zrobiłem, także też bez szału. No ja jeszcze to poprawię, bo ja widzę, gdzie to można poprawić, nie wiesz, o co chodzi, to jest takie, że... Ja też sporo takich miejsc, gdzie mogę poprawić, także... Tylko mówię, czasami po prostu nie wchodzi mi totalnie driftik na przykład i... Ja to próbuję jednak wykorzystać trochę rzeźbę terenu, czyli tego dirta i dirta wykorzystywać trochę do takich ślizgów małych. Chociaż też nie zawsze wychodzi. Najważniejsze, że jestem przed slinem, to na razie to jest dobre, a... 69 lokal rekord. Okej. 69, kumasz, nie? Taaaak. Bo tak w tym żarcie... A nie, bo to twoja seria. Co? No, bo już miałem mówić, bo w tym żarcie chodzi o to... No i jakby ktoś się zapytał, o co chodzi w 69, też byś wytłumaczył? Pewnie. Człowieku z pełną, dogłębną analizą. Co, ale to byś musiał od razu ustawić plus 18, bo to... Nie, ja myślę, że ja sobie nie poradzę z półsłówkami. No w sumie tak. Ale wiesz, no YouTube i tak ci jest w stanie dać plus 18, to... 0,001 gorzej. Aha. Przyjechałem teraz. No, nic to strasznie teraz nie idzie. Może gdzieś tam poprawiam, to potem gdzieś tam psuję. Kurpik mnie doje... No nie. Dobra, ja się zajaram, bo kurwa nie mogę na to patrzeć. Ale ten kurpik masą nadrobił, wiesz? Myślę, że on to masą nadrobił. No, przyczepność miał lepszą po prostu. Tak, idę przez to. Nie, ja się tak w ogóle... Nigdy nie lubiłem tej gry. No. Ja też się zastanawiam, żeby jej nie odinstalować, w ogóle nie usunąć. O dobra, to... jednak lubię tą grę. Czemu? A01. Aha, tylko to jest ta ciasna A01. 40 lokal rekord tu mam. No ja tu mam 105. No ja tej mapy nie lubię. Tu się praktycznie nie używa tego hamulca. No. Nie, dobra, jest jedno miejsce, gdzie trzeba użyć, no. Tam przy podejściu pod górkę już praktycznie, nie? Na tym zakręcie. No. Kto tu ma kompas dirta? O, pewnie Flynn, bo kto by inny. Na pewno jedzie na samym kompie, żeby mieć spowolnienie i żeby czasy kręcić. Dobra, dojadę, żeby tylko mieć to dojechane. Nie zmieściłem się w checkpointa. Tego na wyskoku. No jest to często przypadłość, to prawda. Chyba też dojadę, żeby tylko dojechać, żeby Flynna zmobilizować do lepszej jazdy, a... Kurna, ja tu na dwójce muszę szeroko. Jechać, bo ja tam nic nie widzę w pewnym momencie. Na czuja. Tak.
Oj, nie trafiłem w metę. Zrypałem to. Po co ja to radę w ogóle dalej? A i tak się na mecie zatrzymałem. Aha. Tu się muszę za bardzo skupiać na tej mapie. A potem będzie czuć. No nie, z cholerną metą, no. Nie, bo co w ogóle, to takie... Czuję się ten... Klaustrofobicznie trochę, co? Nie, bo to teraz jeszcze te wszystkie ruchy dziwne są modne i ja się będę czuł szkalowany przez to, że jestem gruby i się nie mogę zmieścić. To jest mapa dla chudych robiona, dyskryminowany się czuję, ja składam zażalenie. A składaj pan. No, sprawdziłem w końcu. Poniżej 13, bo już siara była jak 150. Ej, no jest masakra jakaś, co jest? Nie umie! Gdzieś jestem wprawdzie przed flynem, ale to nie jest czas, który byłby godzien odjeżdżania flyna. Chyba, że flyn taki kiepski w to jest. No jest, no proszę cię. No to ja wiem, że jest, ale nie sądziłem, że aż tak. No żeż... Ajajajajaj. Ja przekombinowuję cały czas na tym... drugi checkpoint chyba? No ostatni zakręt, tak? No. Ja to samo. Bo chcę go tak, wiesz, fajnie wyjechać z niego, ale... Albo za ciasto wezmę, albo za szeroko i no jest lipa. Są brzozy. Są dęby. Ale nie ma lipy. Będę traf! Kurde, ty nie trafiłem, no. No poprawiałem. Kurde, cię objechał. No właśnie. Kurde, czwarty, no ale no, dobra, no poprawiłem, no. Ale dalej powyżej 13 sekund, nie no, siara. No. Siara. Jechałem na trzeci czas, ale za samej metę zajechałem czwartym, nie wiem dlaczego tak. No siedziałem ci obiadę chociaż, no. Nie tak łatwo jest, wiesz, starego lisa. Czym? Jakim cudem robiłem gorszy czas, a poprawiałem lokal? Nie ogarniam tego. No bo w takim, to znaczy, że na konkretnym checkpointie byłeś szybciej niż lokal, chyba, ale... że tak, może. Dobra, ja muszę wyłączyć ludków na ostatni przejazd, bo bardzo mnie rozpraszają. Ach. Do chrzanu. Jest! 39 lokal. Oż ty. Dobra, ostatni przejazd, właśnie skup się. W końcu siadło. Lubię no tak mi... pod koniec mapy siada. No, lubię, no mi tak. Nie chce siąść. No mi nie chce siąść. Lubię, tak, koniec, lubię. A Flynn ostatni. No cóż, no. No życie. Ej, niewiele mi brakło do tego, do szagiego nawet. Kurde. No. To bo do... Oj, to... Nie kojarzę tej ma... A nie, kojarzę, dobra. 46 roku rekord tu mam. 94. O Jezu, ja też kojarzę. Dobra, niestety kojarzę. Tak, fake meta i tak dalej. No. Tak. Prawa to piękny ptak. To na pierwszy skręt w lewo, nie? Dobrze pamiętam. Tak. Dobra, jedźmy to. Miejmy za sobą tę nierówną walkę. Aha, to już całkiem kojarzę teraz, o Jezu. Nie lubię tej mapy, bo tutaj dojazd na metę jest w fazie bezsilnikowej. Jop. I jak to zrypiesz, to nie dojedziesz. No, nikt nie mówił, że będzie łatwo. Mhm. Na razie tutaj jadę byle jak.
No właśnie, to przycieram, tu żem przytar, tam żem przytar, no jedź, jedź, chociaż dojdź do tej mety, no dojedź, no dojedź, dojedź, jest, 34 sekundy. O kurna, no to powiem ci. Ale dojechałem. Dobry czas. Zajebisty. Po prostu czasy są fafyfne. Kurde, ten w prawo zakręt jeden jest straszny. Tylko tych słupków tam, nie? No. Mhm. Bo tak to jest full speedik. Żeby tu zmieścić, o dobra, w miarę, w miarę. I tak samo potem ten dojazd do mety trzeba też tak fajnie zmieścić, żeby tam go nie, jak najmniej przyhamulcować. Ja się zgubiłem, gdzie jest dojazd do mety. Aha. To jest taki długi, długi, długi zakręt w prawo. I tam potem wjeżdżasz taką szczelinkę. Tam się przeważnie uderza słupka, jak się skoczy. Ale tu w prawo, dobra. Okej, okay, to patrz teraz, jak robię rekord. Okej. Okay. Nie teraz, ale za chwilę. Dobra, dobra, dobra. Ale to spierdzielił. Dobra, ale już to dojadę. Teoretycznie to jeszcze idzie lepszy czas wykręcić, jakbyś skoczył tą metę tam na górce, ale to... To by trzeba mieć chyba dobrą prędkość, żeby tam wyskoczyć, jakieś lepsze czasy tam ogarnąć. A idź. Ciekawe by to ten... Trzeba wymyślić taki kontroler... A ty nie skaczesz tam na tą górkę? Nie. To ja za każdym razem tam właśnie skaczę. Nie, bo ja wiem, że tam mogę nie zmieścić. Mogę nie doskoczyć po prostu. Mówię, tu muszę kiedyś wymyślić jakiś kontroler, taki, który by działał na wychylenie się głowy, nie? No, to człowieku, to ja miałbym wszędzie pierwszy czas. Są takie kontrolery. Tak? No pewnie. Mówisz? Dawno temu się takim bawiłem. Co ty gadasz? No i to, ej, to... lata całe temu, to ze 20 lat temu jeszcze. To trackmanie idealne. Spróbuj teraz tam na tą drugą metę wyskoczyć. Będę miał na tyle prędkości, na razie to nie mogę startu zrobić tak jak trzeba. Ajajaj, cały czas poprawiam PB i na koniec pieprzę, no. No co ty? Chcą to ekstendować, nie ma takiego ekstendowania. No. Kurwą dasz radę! Ostatni przejazd, taki fajny zrobisz! Oja! Ale by było, jakby było. Ale nie ma. Było, nie jest. Tak. Pisze się w rejestr. W rejestr systemu. Mogę jechać to normalnie, bym poprawił czas, ale się skusiłem na tą górkę i mi nie wyszło. Nie trafiłem. No jest słabo. Kurna, dobra, Marcin, skup się, jest ostatni przejazd. Chyba przypieprzyłem jeszcze na tym zakręcie, nie wierzę. No ja już tego niestety nie dojadę. Także ja tu szybko kończę odcinek, żebyś nie zdążył tego lepiej dojechać. No nie rób mi tego, bo naprawdę jadę to... Teraz jadę to cudownie. Ale tu kurpik w ogóle czasa wykręcił dobrego. Kurwa! Mać! Na samej mecie, dosłownie na człowieku, czubkiem byłem na mecie i pobiłbym rekord o prawie sekundę. A jeszcze cię Bardzik zopiechał na sam koniec. No dupy z taką grą, dobra, Alt F4, dzięki, elo. To na razie, elo.